Ach ten Andy, jestem mistrzem żartów. Mistrzem żartów. Ach ten Andy, jestem księciem Hec. Książę Hec. I wszyscy w okolicy mnie znają i wiedzą, że bez kawałów mi bardzo źle. Uwielbiam Lori, ale będę chory, gdy w rekordów księdze zbraknie mnie. Jestem mistrzem żartów. Mistrzem żartów. Jestem księciem Hec. Ach ten Andy. Numer, którego nie było. Skoro ptaki i wiewiórki znajdują tu schronienie, mogę i ja. Andy! Hej, wracaj! Wracaj tutaj! Kto jest najmądrzejszy? Kto jest najmądrzejszy? Nie, sio! Może mi powiesz, Andy, kto tu jest wariatem? No teraz to naprawdę mam przechlapa! A zaczęło się od niewinnego dowcipu, który wymknął się spod kontroli. Miałem przez to kosmiczne kłopoty. Skąd mogłem wiedzieć, że portfel znajdzie ten ponad 100-kilowy byczek na Harley'u, a nie jakaś przemiła starsza pani? Przejeżdżając przez tę kupę śmieci, którą nazywacie miastem, znalazłem twój portfel. Mój portfel? Tak, leżał sobie na środku ulicy. To nie jest mój portfel. Ach tak, jest tu nazwisko, adres i świstek, na którym jest napisane, że za znalezienie należy się 20 dolców nagrody. Ale ja nic o tym nie wiem. Mówię przecież, że to nie jest moje. Próbujesz robić ze mnie idiotę, gościu? Nie jestem do tego niezbędny. Co? Ja tylko powiedziałem, że policja może nam pomóc. Posłuchaj, panie urzędasie, uważnie. Nie potrzeba tu żadnych glin. Ja chcę tylko moje dwie dychy. Nie mam tyle. Wystarczy $15? Bardzo mi przykro, nie mogę panu pomóc. Nigdzie nie idę, póki nie wyduszę z ciebie tych dwóch dych. Ale powiedziałem przecież, że... Dawaj dwie dychy, nie wymigasz się tak łatwo. Nie bij mnie! Nie bij mnie! Chwileczkę, może wezmę z drobniaków żony. Trzymaj je w tamtym słoiku. Jednak można się dogadać. Andy? Po co tak hałasować? Próbuję się trochę zdrzemnąć. Podejdź no tu do mnie, synu. Czy to ci może coś przypomina? O, ja, wiesz, nie... Znalazł to Harley'owiec morderca i niewiele brakowało, żebym był w dziale z nekrologami w jutrzejszej gazecie. Tym razem przebrała się miarka. Musisz się wreszcie nauczyć, co to znaczy dyscyplina. Na wakacje pojedziesz w tym roku na obóz wojskowy. Proszę cię, tato, błagam, już nigdy nie wytnę żadnego numeru. A jeśli wygadasz, co się tutaj działo, to twoja kara będzie jeszcze surowsza. Jeszcze? To znaczy... Nie zrobi mi tego. Nie chcę na obóz wojskowy. Interesuję się dowcipami, a nie czołgami. A z drugiej strony mówi się, że za mundurem panny sznurem. Tak samo jak wrogowie. Och, gdyby to wszystko się nie zdarzyło. I o to chodzi. Oprócz nas, taty i Harley'owca, nikt nie wie o numerze z portfelem. Dobrze czuję, że masz jakiś genialny pomysł? Nie ma dowodu, że to się zdarzyło. Muszę tylko wmówić tacie, że wymyślił sobie całą tę historię. Jasne, przecież to nic trudnego. Mam tu zbieraną od lat kolekcję gadżetów numeranta. Coś starego, coś nowego, coś pożyczonego, coś niebieskiego... I trochę różnych rzeczy czekających na swą kolej. Takich jak to. Stary numer lokalnej gazety Wieści z East Gackle. I to. Tak, te trzy rzeczy wystarczą. Jak to trzy? Ciebie też biorę pod uwagę, mój drogi wspólniku. Masz poważną rolę do odegrania w tym przedstawieniu. Tata się nie kapnie. Kto by sprawdzał datę na każdej stronie? Poli chce krakersa? Poli chce krakersa? Ale z ciebie palant, braciszku. A fuj, wyczyść tę klatkę. Obiecałeś Martinowi, że będziesz dbał o jego papugę, kiedy pojedzie z rodzicami na wakacje. A fuj, a fuj. Tak, tak, muszę się za to wziąć. Cześć, tato. Wydarzyło się w mieście coś nowego w ostatni weekend? Z tego, co piszą, to sporo. Rzeka East Gackle znowu przybrała i wylała. W kilku nadbrzeżnych domach są zalane piwnice.
Mój szef mieszka w tamtej okolicy. Jest poniedziałek, do pracy czas. Trzeba zarabiać kasę. Mamonę kocha każdy z nas i chciałby mieć jej masę. Odjazd, panie Larkin! Oszalał dzieciak. Dzielny Dany, w samą porę. Wiecie, był całkiem niezły. Jak trochę poćwiczy i wypcha biustonosz, to może nawet zostać cheerleaderką. Wszystko idzie zgodnie z planem. Kolejny krok, wieczorny, ligowy mecz hokeja w telewizji. Mama i Jen nie cierpią hokeja, ale dziś grają ukochani Oilersi taty, a on nigdy nie opuszcza ich meczów. Tym razem będzie inaczej. Dziękuję bardzo, panie Timberley. Otrzymanie tytułu pracownika miesiąca to dla mnie naprawdę wielki zaszczyt. Już trzeci raz w tym roku. Całkiem nieźle, co? No, pod warunkiem, że komuś zależy na takich wyróżnieniach. Mogę dać ci kopię z autografem. Nie zdziwiłbym się, gdyby Timberley awansował mnie wkrótce do twojego działu. Kto wie, może nawet na twoje miejsce. Proszę! O co chodzi, Larkin? Chciałem tylko powiedzieć, że czytałem o tej powodzi. Mam nadzieję, że pański dom nie ucierpiał. Co pan wygaduje, Larkin? Przecież ta powódź była 2 lata temu. Ale w dzisiejszej gazecie był o niej artykuł. Nie wiem, czego się pan dziś opił lub nawdychał. Za to wiem, że nie było u nas żadnej powodzi. Wracaj pan do pracy. Ale... Już! Artykuł o powodzi. Nie ma go w gazecie, ale ja go czytałem. Na pewno go czytałem. Stań na chwilę, proszę. Udany dzień? Nie, a twój? A, chodź do kuchni. Napijemy się dobrej, gorącej herbaty. Wiem, że czytałem dzisiaj o powodzi. Muszę koniecznie znaleźć ten artykuł. Nie ma szans. Nie jestem głupi. Wywaliłem tę gazetę do śmietnika dziś rano po drodze do szkoły. Nie ma żadnych dowodów. Do śmietnika, do śmietnika! Cześć, frajerze. Nie podziękujesz, że odwaliłam twoją robotę? Wysprzątałam papuce klatkę. Serio? Nie zauważyłeś, że nie czuć smrodu? Wiesz, powiązałem to z twoją nieobecnością. Doskonale, jest już 8. O, to musiało zaboleć. Dostał potężne uderzenie w klatkę. Jak zapowiadano, jest mecz Oilersów z Edmonton i Pingwinów z Pittsburgha, ale na mojej kasecie grają wyspiarze z Nowego Jorku i mocarne kaczory. Tato, mecz się właśnie zaczyna. Świetnie, może Oilersi poprawią mi wreszcie humor. Te kaczki po prostu dzisiaj kwaczą po całym lodowisku. A to co? Dali zupełnie inny mecz. Co za parszywy dzień. Muszę się trochę przewietrzyć. Parszywy dzień, parszywy dzień. Ależ ci Oilersi dzisiaj grają. Jeszcze po latach będziemy wspominać ten mecz i mówić, zdarza się jeden taki strzał na milion. Andy, nie wiesz, gdzie poszedł tata? Pojęcia nie mam. Dziwne. To do niego niepodobne, żeby opuścił mecz Oilersów. Kukuryku! Chcę kogucika mieć na patyku! Choć ptasich przyjaciół mam bez liku, tylko z kurczakiem konie kraść można. Ale najlepszy jest kurczak z Rożna! Chroń mnie nasze lasy, w przeciwnym razie bobry nie będą miały się gdzie załatwiać. Kompletnie już powariowali ci zieloni. Jeżeli nie będziemy wykorzystywać zasobów leśnych, to nie będzie papieru. Ach, banda durnych ekologów. Tak, o co chodzi? Bardzo przepraszam, że przeszkadzam i zabieram pański cenny czas, ale wydaje mi się, że powinien pan wiedzieć, że coś dzieje się na dole. Co takiego? Wszystko przez tego Larkina. Dzisiaj kłóci się ze swoimi współpracownikami. A o co? O jakiś mecz hokejowy. Jest bardzo agresywny. Próbował walnąć Berta Alcocka talerzem w nos. Najmocniej przepraszam, że przeszkadzam, ale muszę pana o coś spytać. Co ty znowu wyprawiasz, Larkin? Oni mi wmawiają, że wczoraj w telewizji był mecz Oilersów. To chyba jakiś spisek, który ma mnie doprowadzić do szału. Jeżeli tak, to działa nadzwyczaj skutecznie. Mecz Oilersów był wczoraj w telewizji. Sam go oglądałem. Ale to niemożliwe. Grali wyspiarze i kaczory. Słuchaj, Larkin, właśnie się dowiedziałem, że zieloni planują zorganizować tutaj demonstrację w sobotę. Muszę zamówić dodatkową ochronę, żeby ci fanatycy nie roznieśli budynku. Nie będę się zajmował stukniętymi pracownikami, którzy biegają po biurze i wciskają ludziom ciemnotę do głów. Ma pan całkowitą rację. Dziwnie ostatnio się pan zachowuje, Larkin.
Może to stres? Proszę wziąć parę dni wolnego. Ale kto w tym czasie przejmie moją funkcję? Ja! Na pewno dam sobie radę z zadaniami pana Larkina podczas jego kilkudniowej nieobecności. Zatem załatwione. Idź, Larkin, do domu i odpocznij. Ale panie Timberley... Do domu! Niemożliwe, żeby mecz Oilersów był wczoraj w telewizji. Naprawdę, tato, siedziałem tu i oglądałem. Zgadza się, kochanie. Ja także go widziałam. To niedorzeczne. Może powiecie jeszcze, że nie było artykułu o powodzi. W zasadzie to ja go nie widziałem w gazecie. Słyszałem o nim od ciebie. Ach, to jakieś wariactwo. Wszystko idzie zgodnie z planem. O, przyszedł Dany. Dzień dobry państwu. Chciałem cię zapytać, chłopcze, dlaczego tak dziwnie zachowywałeś się wczoraj i dziś rano? Nie mam zielonego pojęcia, o czym pan mówi. O, proszę, nie zaczynaj i ty. Biegałeś dzisiaj po ulicy w samych majtkach, wyśpiewując o kurczakach. Boję się, kiedy pan tak do mnie mówi. Ostatni raz byłem tutaj w niedzielę. Co się ze mną dzieje? Może ja rzeczywiście oszalałem? Może to stres? Wszystko zaczęło się od tego Harley'owca, który próbował mnie pobić w niedzielę. Nie mówiłeś mi nic o żadnym Harley'owcu? Bo nie chciałem, żebyś się martwiła. Musiałem mu dać 20 dolców z twojego słoika, żeby się go pozbyć. Kochanie, w moim słoiku nie brakuje żadnych pieniędzy. Bo je potem oddałem. To wszystko wina Andy'ego i jego głupiego numeru z portfelem. Andy, powiedz mamie, dlaczego postanowiłem wysłać cię w te wakacje na obóz wojskowy? Ale, tato, nie było numeru z portfelem, ani Harley'owca. I po raz pierwszy słyszę o tym obozie wojskowym. Jen, chodźmy na górę. Chyba pan Timberley miał rację, wysyłając cię na kilka dni do domu, kochanie. Odpoczywaj, a na pewno wszystko będzie w najlepszym porządku. Tak, tato. I staraj się nie denerwować. Ale ten facet tu był. Przecież nie przywidziało mi się to wszystko. Dawaj dwie dychy, dawaj dwie dychy. Co ty wygadujesz? Kto jest najmądrzejszy? Kto jest najmądrzejszy? Może i Timberley ma rację. Za ciężko ostatnio pracuję. A ten obóz wojskowy? Skąd mi taki pomysł przyszedł do głowy? Rachunek, proszę. Tata ma teraz dużo czasu, więc zaproponował, że zajmie się gotowaniem. A co dziś na śniadanie? Kiełki i omlet z wątróbką. Bądźcie bardziej wyrozumiali. Tata ma trudny okres i potrzebuje naszego wsparcia. Jak zjecie śniadanie, z przyjemnością odwiozę was do szkoły. Czy to naprawdę konieczne, tato? No wiesz, nie jesteśmy już tacy malutcy. Au, to znaczy, będzie nam bardzo miło. Bardzo ci dziękujemy. Miłego dnia, dzieci. Pa! Pa! Bardzo was kocham. Pa! Tak, tato, pa! Pa, pa! Popatrz na te małe bobaski, które tatuś musi rano odwozić do szkoły. Mam dziwne przeczucie, że to wszystko nie skończy się dobrze. Ale ja próbuję tutaj odkurzyć. Czy ty naprawdę nie masz się czym zająć? Tata? A co ty tutaj robisz? Zapytałem pana Hutchinsa, czy nie mógłbym u was poprowadzić warsztatów na temat produkcji papieru, a on się łaskawie zgodził. Ale nie będę tolerował spóźnień na moje lekcje. Ale... Jak zapewne większość z was wie, papier produkuje się z drzew. Większość papieru wytwarza się z włókien drzewnych, ale niektóre gatunki robi się z bawełny i innych roślin, a pewną część z tworzyw sztucznych. O, dobijcie mnie. Nie tak wymachuje się kijem, synu. Daj, to ci pokażę. Podaj mi najszybszą piłkę, jak potrafisz, chłopcze. Nie mogę się doczekać, kiedy Rhodes Junior będzie łamał paznokcie, zbierając te monety. To nie jest mądry żart. Pozbieraj te pieniądze i dość numerów. Drzewa liściaste mają bardzo krótkie włókna. Zrobiony z nich papier jest cieńszy niż papier wyprodukowany z drzew iglastych, które, jak wiadomo, mają znacznie dłuższe włókna. Dobra, dość tego. Nawet Lori mnie nienawidzi. Muszę jakoś pozbyć się taty. Ale mamy szczęście. Zamykają szkołę z powodu tej epidemii odry.
uznałem, że nie ma szkoły, nie ma taty. Wolę spędzić godzinę malując dzieciakom czerwone plamy, niż przez całe popołudnie słuchać o 60 fascynujących zastosowaniach papieru toaletowego. Wiesz, ponoć ten film ma super zaskakujące zakończenie. Nareszcie cię znalazłem. To znakomity film. Ale ma zakończenie. Tamta śpiewaczka z salonu to szeryf przebrany w babskie ciuchy. Super! To kiedy znowu twój ojciec narobi nam obciachu? Spokojnie. Kuzyn George zadzwonił z Halifaxu i zaprosił go na swoje wesele. Naprawdę? Nie on, ale ja. Tylko, że tata tego nie wie. Tata? A co z weselem George'a? Jak to co? Nawet przez ulicę bym nie przeszedł, żeby podać rękę temu pacanowi. Popatrz na mnie, pokażę ci coś. Tata! Muszę się nauczyć, którzy krewni są w porządku. A zatem papier przechodzi następnie przez gorące cylindry, gdzie włókna zostają lepiej ściśnięte i posklejane ze sobą. Pożar! Pali się! Wszyscy wychodzić! Jedną chwileczkę. To przecież dzwoni gdzieś tutaj, w klasie. Znak wodny zostaje odciśnięty w momencie, gdy papier przechodzi pod kolejnym specjalnym walcem. Oj. Tato, co ty robisz? Niosę waszemu woźnemu nasz nowy, prototypowy papier toaletowy do wypróbowania w waszych łazienkach. A co to za znaki? Tak się składa, że jestem członkiem Zielonych i w sobotę organizuję demonstrację pod hasłem Chrońmy nasze lasy. To przez pana mój szef jest w podłym nastroju. Proszę, bez lasów nie będzie papieru toaletowego. Jak będziesz chodził do kibla, ty hipokryto? Słyszał pan o bidetach? Ach. Chodź, tato, idziemy stąd. Dziękuję, że przyszłaś. Chciałem cię przeprosić za mojego ojca. Wszystkim ostatnio strasznie zalazł za skórę. Hej, przeprosiny mają w sobie coś niezwykłego. Cześć, kochani. Mogę się przysiąść? Lori... Co ty jej powiedziałeś, że uciekła? Nie, nie zniosę tego ani chwili dłużej! Dobra, nigdy tego nie robiłem, ale teraz przyznam się tacie do wszystkiego. On musi wrócić do pracy. Ja już chyba wolę jechać na obóz wojskowy, niż to dłużej znosić. Tato, muszę ci... Wiesz, ostatnie dni z dala od pracy były dla mnie bardzo ciężkie. Na dodatek podobno Vol doskonale radzi sobie na moim stanowisku. W takiej sytuacji już nigdy tam nie wrócę. Vol? Tak, Vol. Ta przebiegła kreatura. Powiedz mi coś więcej o tym podłym typie. A co ty tu robisz, smyku? Mierzę obwód tego pnia. Przygotowuję na biologię pracę o rozwoju drzew. Czy mógłby mi pan pomóc? Przyjacielu, wielkie dzięki za załatwienie nam dostępu do siedziby zabójców drzew. Twoje oddanie naszej sprawie z pewnością zostanie docenione. Frakcja Zielonych. Co jeszcze ten Vol ukrywa przede mną? Zagorzały ekolog. Tak, panie Timberley. Oczywiście, panie Timberley. Dziękuję. Nie zgadniecie. Timberley chce, żebym natychmiast wracał do pracy. Wygląda na to, że wyrzucił Vola. Nie mam czasu zjeść, ale wam życzę smacznego. Do zobaczenia. Jak wrócę, to powiecie mi, czy smakowały wam moje placki z tofu. No i kto jest najmądrzejszy? Wiele trudu nas kosztowało dostarczenie tych reklamówek ze szkoły do biura i spreparowanie zdjęć z demonstracji, ale opłaciło się, bo tata nie siedzi nam teraz na głowie. Andy, posłuchaj. A? Podobno Vol był związany z frakcją Zielonych.
Timberly odkrył to, kiedy znalazł przypadkiem portfel Vola. Czy coś ci to mówi? Dobra, tylko spokojnie. Pozbyłem się dowodów, niczego na mnie nie ma. Portfel? Nie mam zielonego pojęcia, o czym mówisz. Dawaj dwie dychy, nie bij mnie, nie bij mnie. Andy, czy ja dobrze usłyszałem, co ten ptak? Kto włożył tu tę gazetę? Ja, w poniedziałek. Ktoś musiał sprzątnąć tę klatkę. A pamiętasz, skąd ją wzięłaś? Z poniedziałkowej gazety, a co? Rzeka East Gackle wylała, piwnice zalane. O kurczę, Jen musiała wyciągnąć tę stronę, zanim wywaliłem całą gazetę do śmietnika. Andy! Do śmietnika! Dobrze chociaż, że na obozie wojskowym nieźle karmią. To jest najmądrzejszy! To jest najmądrzejszy! Nie bij mnie! To jest najmądrzejszy! To jest najmądrzejszy!